Wyczułem u was wątpliwości odnośnie dóbr podrzędnych, więc oto drugie podejście. Załóżmy, że na rynku są 3 samochody. Niektórzy mogli uznać, że samochód jako taki to dobro podrzędne, a nie to miałem na myśli. Chodzi mi o to, że w mieście, gdzie każdy ma samochód, bo to rzecz niezbędna do życia, co jest prawdą w rozwiniętym świecie, najtańszy samochód dostępny na rynku może być postrzegany jako podrzędny. Pomyślmy o tym z szerszej perspektywy. Przyjmijmy, że na tej linii są wszyscy mieszkańcy naszego miasta. W kraju rozwiniętym, gdzie każdy ma auto. I załóżmy… Zaznaczmy ten samochód na niebiesko. Załóżmy, że 1/3 ludzi… Że 1/3 ludzi ma obecnie to auto. Inna, duża część ludzi ma tego średniej klasy sedana. Dla biedniejszych to wymarzony samochód, bo jest bezpieczniejszy, większy, ma mocniejszy silnik itd. Takie auto ma większość mieszkańców. To wybór większości ludzi. No i mamy super, hiper, luksusowy, prestiżowy samochód, to chyba Rolls-Royce. Posiadany przez bardzo małą grupę. Na tym końcu linii są ludzie biedni. To biedna część ludności, a tu są bogacze. Tak jest przy pewnym poziomie dochodów. To sytuacja dla konkretnego punktu krzywej. Natomiast nas interesuje wpływ dochodów na popyt. Na całą krzywą i wszystkie jej punkty cenowe. Zakładając, że to model najdroższy, to model średni, a to model najtańszy. Co się stanie, jeśli wzrośnie poziom dochodów? Dochody wzrastają. Najubożsi oczywiście nie będą jeszcze mogli pozwolić sobie na średniej klasy sedana. Będą mogli nabyć jedynie lepszą wersję tego. Większość z nich nadal będzie jeździć tym autem. Jednak przy granicy między tymi strefami, w sytuacji wzrostu dochodów znajdą się ludzie, którzy kupią sobie tego wymarzonego sedana. Powiedzmy, że ludzi stać na sedana od tego poziomu. A co stanie się tutaj? Przy tej granicy garstka ludzi będzie w stanie kupić sobie najdroższy samochód jako zachciankę. A więc także tu bardzo mała grupa ludzi przesunie te granice w lewo. Co się zmieniło? Gdy dochody wzrosły, wielkość popytu dla pewnego punktu cenowego, wielkość popytu na najtańsze auto zmalała, wielkość popytu na auto średniej klasy wzrosła, odbierając dużo większy procent rynku niebieskiemu niż pomarańczowemu, a wielkość popytu na ten najdroższy samochód także wzrosła. Mówimy o konkretnym punkcie krzywej, lecz zakładając, że to model najdroższy, to średni, a to najtańszy, tak samo będzie w każdym jej punkcie. Mamy szersze zjawisko. Gdy dochody rosną, wielkość popytu dla różnych cen tego auta… Narysuję jego krzywą popytu. Tego samochodu… Tu mamy cenę… A tu wielkość popytu. Jeśli jego krzywa popytu wygląda tak… Przyjmijmy, że rozważając tę sytuację, byliśmy w punkcie znajdującym się tutaj. Wiemy, że gdy dochody wzrosły, w tym punkcie spadła wielkość popytu. Ale tak samo będzie w każdym punkcie, zakładając, że to najtańsze auto. A skoro w każdym punkcie, to mówimy o spadku popytu. Pamiętajmy, spadek popytu oznacza przesunięcie całej krzywej, a nie spadek pojedynczej wielkości. Zadano mi też pewne ciekawe pytanie i uważam, że to bardzo fajny niuans do przemyślenia. Wciąż rysuję te ruszające się krzywe. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem to pytanie. Brzmiało… Czy jeśli krzywa się przesuwa, to czy zachowuje kształt, czy się zmienia, bo niektóre punkty przesuwają się bardziej niż inne? Może być i tak, i tak. W pewnych, bardzo rzadkich sytuacjach może zachować swój kształt, ale zwykle przesunięcia punktów nieco się różnią, a wtedy krzywa zmienia swój kształt w wyniku przesunięcia. Ale wróćmy do tematu. Widzimy, że to najtańsze auto wykazuje dziwną cechę. Mimo że dochody rosną, jego krzywa popytu przesuwa się w lewo. Dlatego mówimy, że jest dobrem podrzędnym. Na pozostałe dwa samochody… Tu jest cena… A tu wielkość popytu.
Na pozostałe dwa samochody to jest ich początkowa krzywa. Przy wzroście dochodów wzrasta także popyt. Cała krzywa przesuwa się w prawo. To są dobra normalne. Dobra normalne.